Za te wszystkie lata, które mi poświęciłaś, za całą cierpliwość, którą mi okazałaś, nawet jak piłam piwo prosto z butelki w wieku jednego bądź dwóch lat. Mama pewnie zaraz powie, że to mój głupi ojciec. Dziękuję ci bardzo za to, że się mną opiekowałaś i pięknie mnie kładłaś na brzuszku, żebym podnosiła główkę, jak tak prawie jak dzieci powinny. Za moje kochane siostry oczywiście, Magdalenę i Joannę. Za to, że mnie pięknie wyedukowałaś, ubierałaś mi piękne miniówy do zerówki, żebym była świecącą gwiazdą od najmłodszych lat. Dziękuję ci także za wspólne imprezki rodzinne, które kocham, 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 kocham do dzisiejszego dnia. Tutaj się należą też podziękowania babci, mojej wspaniałej, która mnie również wychowywała. Dziękuję ci za to, że pozwalałaś mi skakać po meblach i rozbijać sobie głowę po kontenerach i znosiłaś to wszystko w bólach i w cierpieniach, jeżdżąc na pogotowie. Kochani rodzice, dziękuję wam bardzo za lata poświęceń, które włożyliście w me wychowanie, za trud, za wspólne wycieczki, wspólne podróże, oczywiście w Sopocie, bo jakby mogło być inaczej. Dziękuję za umożliwienie spełniania swoich pasji, czyli oczywiście to jest motoryzacja, motocykle, od najmniejszych lat, jak widać. Tak zostało do teraz. Baliście się strasznie, wiem o tym. Dziękuję wam również za dużo cierpliwości do mojej osoby. Widać też na zdjęciu. Dziękuję wam za moje rodzeństwo, za mojego brata Marcina i Maćka. Tutaj mamy zdjęcie. Dziękuję wam również za możliwość edukacji, za szkołę, którą pomogliście mi skończyć, za miłość, którą mogę też przekazać dalej swojej narzeczonej. Patrzę, nie płacz. Kocham was bardzo. Kochamy was bardzo. Najbardziej ever. Na świecie. Najlepiej wspominam z dzieciństwa, to jest to, jak po Wigilii Bożego Narodzenia wszyscy razem z moimi siostrami przychodziliśmy do mamy do łóżka i jedliśmy ciasto na śniadanie i tony mandarynek i się chichraliśmy i oglądaliśmy wigilijne filmy. To jest najlepsze, co w ogóle do dziś uwielbiam. Mamie dziękuję za to, że miała do mnie anielską cierpliwość. Zawsze mnie broniła przed nauczycielami, którzy zapełniali oczywiście wszystkie kartki w zeszytach z uwagami na mój temat. W ogóle i chyba powinni. Nigdy nie wierzyła, że tak naprawdę mogłem coś zbroić, chociaż często broiłem. W ogóle powinniśmy podziękować rodzicom za to, że cokolwiek by się nie działo, to zawsze możemy za nami stali i zawsze nas wspierali. Możemy na nich liczyć. Tak, i bronili nas przed złymi ludźmi, którzy mówili, że nic nas dobrego nie wyrośnie. Oj tak. Szczególne podziękowania należą się także mojej babci Czesławie, która gotuje najlepszą zupę śmieciową na świecie i jest najlepszą babcią ever. I zawsze mi mówiła, żebym się nie dała!
i do dziś się tego trzymam. Jak chodziliśmy nad jezioro z rodzicami się kąpać, jeździliśmy na łyżwach razem wspólnie z tatą i z mamą. Oczywiście nasze wyprawy, za co ci na to bardzo dziękuję, po samochody, motocykle, obojętnie gdzie one by nie były, czy na końcu świata, to i tak wiem, żebyś się ze mną po nie wybrał. Można wspomnieć też, jak byliśmy młodzi, o powrotach z imprez. Gdzie był strach wejść do domu. Ja się nie bałam wejść do domu. Mama zawsze czuwała, jak wracam z imprez, no, musiałam się zameldować. Oczywiście, że tak, i stanąć w pionie, co było trochę trudniejsze. Nie musiałam stawać w żadnym pionie. Co czasami było trudne. Mama nauczyła mnie, że jedną z najważniejszych wartości jest dotrzymywanie słowa, więc tak jak obiecałam tobie, mamo, tak też czynię. Bo ja wolę swoją mamę, co ma włosy wcale nie jak atrament, oczy złote jak mój miś i płakała rano dziś. Na pewno płakała, bo mama to płaczka, wzruszaczka.